Cześć kochani, dzisiaj powiem Wam trochę o produktach marki Tizen. Ja posiadam przeważnie pomadkę w sztywcie, która jest wygodniejsza do codziennego użytku, ale posiadam też pomadkę w takim słoiczku, który nadaje się, wiecie, na zaczerwieniony nos, przy właśnie takim jesiennym klimacie, gdzie ciągle smarkamy i tak dalej. Ale nadaje się na usta, nadaje się na jakieś takie przesuszone miejsca, po prostu rzecz idealna. I właśnie, pierwsze co, to świetnie nawilża. Najlepiej nawilża z tych wszystkich Blisteksów, Carmexów, Nivei i tak dalej. Nie ma czegoś takiego drugiego, co by tak dobrze nawilżało. No chyba, że ja czegoś nie wiem, to mi napiszcie w komentarzach. Cena też nie jest wygórowana, bo kosztuje 10 zł, czyli taka średnia półka cenowa. Blistex i Carmex jest chyba droższy. Nie pamiętam już, bo dawno nie kupowałam. Normalnie są wydajne, jednak ja jedną pomadkę taką w sztywcie zużywam teraz przy mojej kuracji. Jedną na 5 dni, jedną na tydzień, w zależności od tego, w jakiej kondycji są moje usta. Ale sądzę, że ona Wam spokojnie starczy na miesiąc, ponieważ przy takim normalnym, regularnym używaniu usta nie potrzebują aż takiego nawilżenia, bo one są cały czas dzięki tej pomadce nawilżone. Co jest fajnego w tej pomadce, że ona zostawia taki długi efekt nawilżenia na ustach. Nie trzeba co chwilę chodzić, poprawiać tych ust, co chwilę ich nawilżać, tylko raz posmarujemy i po prostu mamy spokój na długi czas. Z dostępnością też nie jest trudno, bo dostaniemy je w Hebe, dostaniemy je w Naturze, w każdej aptece, nie wiem czy w Superfarmie i Grossmanie, ale tam gdzie mówiłam, na pewno je dostaniecie. Jeżeli macie problem ze spyszniętymi ustami, z suchymi skórkami na ustach, to jak najbardziej radzę wypróbować, bo na pewno będzie to produkt, który Wam się sprawdzi. Także tak, to było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, dajcie znać w komentarzach i do następnego razu. Pa!